Nazywam się Anna Garboś i jestem nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej w Łękach Gór. W latach 2019-2021 realizowałam innowację, którą chciałam pokazać, że również literatury i gramatyki można uczyć inaczej. Dla uczniów, rodziców, a nawet niektórych nauczycieli to była rewolucja. Pojawiały się wątpliwości, a nawet głosy krytyczne dorosłych. Wejście w świat nowoczesnych technologii dla dzieci ze wsi było skokiem na głęboką wodę. Doskwierały nam problemy ze sprzętem i internetem. Wielu uczniów dopiero stawiało pierwsze kroki w wykorzystaniu komputera lub monitorów interaktywnych na lekcji. Wkrótce okazało się, że oswojenie tzw. tików było strzałem w dziesiątkę, bo w marcu 2020 rozpoczęło się zdalne nauczanie. Jestem przekonana, że umiejętności nabyte przez uczniów w znacznym stopniu ułatwiły wszystkim pracę na języku polskim przez internet. Innowacje napisałam po diagnozie potrzeb uczniów i w związku z priorytetami MENT z roku 2019-2020. Pod uwagę wzięłam możliwości, jakie pojawiły się w szkole w związku z zakupem monitorów interaktywnych w ramach projektu Aktywna Tablica. W zdobywaniu umiejętności TYK rozpoczęliśmy od sprawnego wysyłania maili. Ciągle poznajemy aplikacje z quizami i zadaniami, jak Quizzes, Learning Apps, WordWall czy Test Portal. Chętnie korzystamy z generatora krzyżówek. Mapy myśli robimy przy pomocy Kogle, a plakaty, zaproszenia czy foldery z Canvą. Chętnie uczniowie wykonywali komiksy dzięki stronce Pixton, a gazetki z pomocą Newspaper Club. Kopciuszek. Pewnego razu żył szlachcic, który ożenił się po raz drugi i poślubił kobietę, najbardziej wyniosłą i pyszną, jaką kiedykolwiek widziano. Miała ona dwie córki takiego samego usposobienia i podobne do niej we wszystkim. Mąż ze swojej strony miał córkę bez przykładnej słodyczy i dobroci, zawdzięczała jej swojej matce, najlepszej osobie na świecie. Jeszcze zaślubiny nie dobiegły końca. A już macocha dała upust złości. Wszyscy widzimy, jak wygląda nasz świat. Na pewno? Czy na pewno wszyscy widzimy to samo? Pomyślcie chwilę.
Przecież świat oglądany oczami mrówki wygląda inaczej niż oglądany oczami żyrafy. Ogrodnik widzi całą jabłoń, a łakomczuch tylko jabłka. Uorganizowałam Dzień Bezpiecznego Internetu z quizem na Kahucie oraz Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, realizując projekt na platformie eTwinningowej. Między innymi na korytarzach umieszczone były zadania do rozwiązania w formie kodów QR. Każde rozwiązane zadanie to sylaba. Ułożone utworzyły rozwiązanie. Po wypowiedzeniu łańcucha językowego można było liczyć na upominek. Realizując projekt Kokosza, gdyż jestem opiekunką SKO, uczniowie stworzyli własne padlety. Gdy rozpoczęło się nauczanie zdalne, dla uczniów każdej klasy stworzyłam Padlet, który zawierał wszystkie niezbędne do realizacji lekcji informacje i ćwiczenia. Wówczas zaczęłam nagrywać dla uczniów filmiki dzięki programowi Filmora. Witajcie, kochani. Dzisiaj opowiem Wam o przyimku. Przyimek to nieodmienna część mowy, która informuje o miejscu, na przykład, że coś jest nad, coś jest pod, i czasie, że coś się dzieje od jakiejś godziny lub o jakiejś godzinie. Dla otuchy to pieśń, macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać, niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać, niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy powoli. Piękny świat przemierzasz pomaleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra lęku. Ale ty nie bój się, tylko wiesz. Jeśli taki gór nie da się przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się, no to góry, do góry. Dziecięca wiara, może, nie może porzucać zaraz. Góry, do góry, może, nie może się doczekać na wielkie próg.
Uczniowie chętnie przygotowywali prezentacje w programie PowerPoint lub filmiki. Na co dzień coraz częściej korzystaliśmy z edytora tekstów, nauczyliśmy się robić zrzuty ekranu czy udostępniać materiały. Uczniowie dowiedzieli się, że mogą ćwiczyć ortografię dzięki interaktywnym dyktandom. W kolejnym roku robiliśmy już fałszywe profile postaci literackich na Facebooku i tworzyliśmy swoje karty mocy. W ramach integracji uczniowie korzystali z utworzonego tylko dla nich wychowawczego Padleta klasowego. Na co dzień nauczyliśmy się korzystać z kartkówkowego Quizizz, chmur wyrazowych robionych w WordArcie czy pisać sprawdziany w Forums. Często korzystaliśmy z platformy e-podręczniki. Aktywności związane z TIK były dopasowywane do klas i wprowadzane powoli. Czas roczny innowacje rozciągnął się na 2 lata i tak naprawdę był odpowiedzią na zdalne nauczanie, które przeciągnęło się do maja 2021. Ogólnie cieszę się, że podjęty przeze mnie trud oswajania dzieci z komputerem, smartfonem i ogromem internetu pozwolił przetrwać im trudny czas nauki podczas izolacji i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.